ileś fragmentów jako przecieki, które zafunkcjonowały, jeżeli próbowaliśmy ustalić źródła, one były de facto źródłami rosyjskimi. Znaczy one, przecieki ze strony Polski pojawiają się dopiero po paru tygodniach. Natomiast te wszystkie przecieki, które tym szczycił się TVN, Gazeta Wyborcza, Radio RMF i tak dalej, z tym szacunkiem, ale pierwowzór w swoich źródłach miały rosyjskie. Czyli Rosjanie prowadzą bardzo aktywną politykę przecieków, budując obraz medialny. To zostało już uzupełnione w ostatnich tygodniach przez politykę przecieków ze strony polskich władz, które mają już niezły dostęp do tych samych dokumentów i potrafią reagować. Na przykład po wywiadzie z Jarosławem Kaczyńskim pojawia się natychmiast informacja o tym, że pilot mówi, że jak nie wyląduje, to mnie zabiją. Tak? Potem się okazuje, że ma mówić, że mi urwą głowę. No, problem z tego typu informacją polega na tym, że albo ktoś widział ten stenogram i dokładnie słyszał, albo go nie widział. Tak? Czyli mamy albo informację, albo plotkę. Natomiast te informacje funkcjonują jako pewniki, chociaż mają status niższy od plotki. Są nam podawane, zafunkcjonują w świadomości społecznej i są bardzo nisko albo w ogóle niedementowane. Ja postawiłem kilka tygodni temu w swoim felietonie taką tezę na temat tego, co mogło spowodować katastrofę. Ja już na razie nie zajmuję się siłami sprawczymi, tak? Czyli tym, czy ktoś zarządził, czy ktoś kazał. Mamy ten fragment taki zdumiewający, zadzwonił zresztą do mnie wysokiej klasy specjalista, który obsługiwał tego typu urządzenia, bo to jest bardzo istotne, że niekoniecznie ten, kto dzisiaj jest tym specjalistą, jest osobą najbardziej kompetentną, tylko chodzi o to, żeby obsługiwać dokładnie tego typu urządzenia. I opowiedział mi, jak działają urządzenia prowadzące na lotnisku Syria. I zwrócił uwagę na stenogram, końcówkę tego stenogramu, że tam pojawia się taki, pojawia się informacja o minięciu radiolatarni. Otóż cały problem polega na tym, że tej informacji nie powinno być. Tak? To znaczy, samolot się rozbił mniej więcej, pierwsze uderzenie z miejscu radiolatarni. Nie ma możliwości, żeby w tym samym momencie odebrał ten sygnał. Sygnał był oczywiście wcześniej. No, może go być różne powody. Złe działanie, co podobno jest niemożliwe. Jakiś błąd ustawienia w miejscu. Bliżej. Tak. Tyle tylko, że jeżeli ta radiolatarnia była bliżej, patrząc na ukształtowanie terenu, to ona była w jarze. Tak, ona stała w jarze. A teraz, dlaczego na przykład prokuratura nie może dobrze zweryfikować takiej tezy? Otóż jedna z naszych dziennikarek została poproszona, Państwo wiedzą, była misja dziennikarzy polskiej do Smoleńska, która przywiozła kilkadziesiąt, no, będę mówił ostrożnie, bo żeby nie robić kłopotów, sporo części samolotu. My żeśmy trochę tych części przekazali prokuraturze. Ostatnie przesłuchanie było jakieś 2-3 tygodnie temu i prokuratora zwróciła się z taką prośbą, czy my mamy mapę tego terenu. Znaczy ja cytuję teraz prośbę prokuratury. No więc podjęliśmy starania na rzecz sporządzenia dokładnej mapy tego terenu, ponieważ nie uzyskała tej mapy od Rosji. No w jaki sposób oni mogą ustalić, gdzie stała radiolatarnia, że nie mają takiej mapy? Na pytanie, czy tam nie mogą pojechać, otóż nie w taki sposób, żeby ustalić jakieś szczegóły. Tak jest to toczone to śledztwo. My im oczywiście dostarczymy szczegółowe mapy tych terenów i nie tylko to, tak? Również pewne analizy, które żeśmy wykonali, których oni nie są w stanie z różnych powodów wykonać. Ale zwracam uwagę na jeszcze jeden fakt, który mnie na przykład bardzo uderzył, tak? Bo wiele się mówi o głównych tezach, ale takie drobiazgi być może więcej mówią. Otóż mniej więcej w połowie maja prokuratura rosyjska, w ślad za nią prokuratura polska ogłosiły, że wszystkie istotne materiały, przynajmniej z samolotu, zostały zebrane. Czyli nie ma już takich części, które nie byłyby istotne i zostały przeanalizowane w taki sposób, żeby przyjąć lub wykluczyć pewne tezy. Zostało to ogłoszone kilka godzin przed tym, zanim zgłosiła się do mnie osobiście żandarmeria wojskowa i poprosiła mnie o urządzenie do wypuszczania podwozia. Jak wiemy, urządzenie do wypuszczania podwozia to jest urządzenie, które się stosuje mniej więcej w momencie lądowania, czyli a katastrofa w tym momencie nastąpiła. Ja nie wiem, czy ono miało jakikolwiek związek i czy cokolwiek pomoże, czy nie, ale jest to bez wątpienia istotna część. Z jakiegoś powodu
podano taką informację. Ja mogę zakładać różne tezy, dlaczego podano taką informację w połowie maja, a nie w połowie kwietnia czy w połowie czerwca. Tak? Ale z jakiegoś powodu taką, która była w sposób oczywisty i rażący nieprawdziwa. I równolegle no, narażają się na coś takiego, bo my oczywiście natychmiast poszliśmy do telewizji z informacją, że zgłosiliśmy się do prokuratury, że pokazaliśmy tą część, misja specjalna pokazała tą część i tak dalej, i tak dalej. Z jakiegoś powodu podjęto tak duże ryzyko kompromitacji i mówienia o tym, że mają wszystkie istotne części, jednocześnie wiedząc, że my możemy im zrobić takie kuku, jak pokazać, a tego nie ma, nie mieliście jeszcze. Czyli był jakaś ważna. Dzieje się przy tym śledztwie mnóstwo takich rzeczy, które no, można tłumaczyć ruskim bałaganem czy polską niemożnością, tak? ale generalnie rzecz biorąc, raczej wynikają z różnych lęków i test politycznych, które założono i które są realizowane. I teraz, żeby nie przedłużać, bo ja miałem mówić 15 minut. Pół godziny. Ja bardzo chętnie odpowiem na pytania o różne szczegóły, te, które udało nam się ustalić i zebrać. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie mediów, my przyjęliśmy taką tezę, i to w pierwszych godzinach po śledztwie, że... Znaczy ja próbowałem sobie wyobrazić, co by robiła prasa amerykańska, tak? Znaczy dokładnie. Znaczy przede wszystkim próbujmy sobie wyobrazić teraz taki przypadek. Miał marszałkowski. Rozbija się samochód, w którym no, ginie dyrektor, nie wiem, znanego wydawnictwa, powiedzmy. Co robią dziennikarze? No, dziennikarze opisują, ile było ofiar, jak się rozbił samochód, rozmawiają z sąsiadami, którzy widzieli coś, rozmawiają z policją, rozmawiają z prokuraturą. Nie zakładają, że na pewno winny był kierowca, tak? Nie zakładają, że kierowca musiał być pijany albo pod presją. Oni próbują to ustalić. Oni to... I dlatego ciekawe są opinie wszystkich osób, które mogą coś na ten temat wiedzieć, które znają się na kierowaniu samochodem, które widziały ten samochód wcześniej, widziały go rozbitego, widziały zachowanie kierowcy. Wszystko jest w tej sprawie ciekawe. I podejrzewam, że powstałby z tego taki niezły tekst na pół kolumny czy kolumny, w której by takie różne tezy się pojawiły i za dzień by się pojawiły kolejne tezy. Kiedy ginie prezydent i 96 wybitnych przedstawicieli polskiego państwa, ciekawsze staje się już absolutnie wszystko. Nie ma takiej rzeczy, która jest nieciekawa w tej sprawie. Wszystko, co ma związek, jest absolutnie ciekawe. Ja już teraz nie mówię o misji społecznej, potrzebie dochodzenia, o zastępowaniu przez dziennikarzy prokuratury, które de facto często ma miejsce, i organów śledczych. Ja mówię o takiej prostej ciekawości dziennikarskiej, która powoduje, że czytelnik chce się czegoś dowiedzieć. Ciekawe jest absolutnie wszystko. Również tezy, które potem się nie sprawdzą, ale które mają jakąś podstawę. To wszystko jest ciekawe. Otóż ja w głębi duszy zakładałem, że większość mediów zachowa się podobnie. Że ta katastrofa jest tak traumatycznym, silnym doświadczeniem, że będzie bardzo trudno zachować się w taki sposób, jak się zachowały często przy istotnych wydarzeniach. To znaczy, że jest jeden kierunek myślenia, który jest silnie broniony, a jeżeli nie są relacjonowane, to po to, żeby je zbić. No, byłem tu dosyć naiwny. No, proszę zobaczyć, że znaczna część mediów w Polsce zachowuje się trochę jak sztab polityczny, który próbuje doprowadzić do tego, żeby pewne informacje były ważne, a pewne informacje były nieważne. Czyli to, że jakaś informacja jest znacząca dla czytelników, to, że jest warta sprawdzenia, ma mniejsze znaczenie niż polityczność tej informacji. Niż co ona robi w polityce i co komu ona robi. Żeby nie było wątpliwości. Ja oczywiście oficjalnie napisałem, że popieram Jarosława Kaczyńskiego, zresztą po tym, jak mnie wyrzucili jego ludzie z telewizji polskiej. Ale my to śledztwo nie prowadziliśmy dlatego, że to pomagało PiS-owi, bo PiS przyjął dokładnie odwrotną strategię w kampanii wyborczej. Przecież nam tłumaczono, że przez nas PiS przegrał. Tak? A czy może przegrać, tak? Bo jak nie będą mówić o Smoleńsku, to będzie bardzo dobrze, a my mówimy o Smoleńsku. Tu akurat to posądzenie jest całkowicie zweryfikowane, tak? Znaczy my robiliśmy to zupełnie wbrew interesom politycznym jakiegokolwiek ugrupowania. Można nas posądzać o sympatię do Platformy w tym momencie, tak? Skoro szkodziliśmy PiS-owi, to już naprawdę byłoby ciekawe.